Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sznurowa. A to jest taki, powiedzmy, mini poradnik, jak zbudować, jak zrobić właściwie ze swojego urządzenia typu Android, bazującego na systemie Android, czy to tablet, czy telefon, mini komputer lub przenośną po prostu konsolę. Wiem, że takich poradników jest naprawdę masa, całe setki wręcz. Aczkolwiek co do PP, SSPP, myślę, że chyba jeszcze nie było ani poradników, ani zbytnio nie jest to aż tak znane jeszcze przynajmniej w Polsce i na polskim YouTubie. Dlatego też zdecydowałem się coś takiego wam pokazać. Co będzie nam potrzebne? Najważniejszą tutaj rzeczą jest tak zwany USB OTG adapter, który po prostu pozwala nam podłączyć wszelkiego rodzaju sprzęt USB pod nasze urządzenie Android. W moim przypadku wygląda ono tak, jak wygląda, ponieważ jest to nietypowa złączka, bo pod tablet, pod złącze Asusa, pod 40-pinowe. No i ona akurat w moim przypadku kosztowała 35 zł. Aczkolwiek jeśli macie po prostu micro USB i potrzebujecie podłączyć sprzęt pod micro USB, to taka przejściówka kosztuje nawet tam 12 zł, więc nie jest to tak dużo. Kolejną rzeczą, której potrzebujemy, jest kontroler. W moim przypadku jest to mysz i klawiatura, z czego przy graniu wykorzystuję samą klawiaturę, ponieważ mysz nie da się zbytnio tam wykorzystać. No i pokazałem tutaj również, że pad od Xboxa 360, ponieważ niektóre urządzenia Android obsługują w pełni kontrolery od Xboxa 360. Niestety moje urządzenie ma z tym jakieś problemy i cały czas wykrywa pada, jakby miał wciśnięty któryś spust lub którąś gałkę, co tak naprawdę nie ma miejsca, no i dlatego tutaj używam klawiatury. No i tak naprawdę już po podłączeniu myszki i klawiatury do naszego urządzenia mamy mini komputer. Myszka i klawiatura sprawiają się świetnie. O ile nie w grach, to przy pisaniu wiadomości oraz przy surfowaniu po internecie. Ale żeby nie było łatwo, no to pokażę wam tutaj również jeszcze aplikację, właściwie emulator gier z PSP na Androida. Zowie się on PPSSPP i zaraz pokażę wam, jak go pobrać. Pobranie emulatora jest bajecznie proste. Wchodzimy po prostu do sklepu Play, wyszukujemy PPSSPP i wchodzimy w któryś z tutaj przeze mnie pokazanych, nie tyle co linków, co w którymś z pokazanych przeze mnie aplikacji. Jest wersja darmowa, z której ja korzystam, oraz jest wersja płatna, która nie wnosi nic prócz złotego znaczka, złotej ikony aplikacji. No i przy okazji pomagamy twórcom, więc jeśli ktoś tam chce zarzucić im paroma dolarami, to możecie tam kupić sobie właśnie tą złotą wersję. Po pobraniu emulatora i zarzuceniu paru gier na pamięć telefonu, czy to przenośną, czy wewnętrzną, i wskazaniu w emulatorze folderu z właśnie grami, możemy przystąpić już do rozgrywki. Domyślnie mamy tutaj właśnie takie, jak możecie zauważyć, przyciski ekranowe. Są one no, nie najgorzej zbudowane, całkiem fajnie i wygodnie się na nich gra, ale jeśli chcecie, no to zaraz wam pokażę, jak możecie tutaj sobie rozgrywkę umilić i właśnie przypisać te klawisze pod na przykład klawisze z klawiatury. Po odpaleniu gry wchodzimy w ustawienia i w zakładkę sterowanie. Nie polecam ustawiać sterowania odgórnie, jeśli chodzi przynajmniej o klawiaturę, przypisując takie samo sterowanie każdej pojedynczej grze, ponieważ na przykład w Flataucie, a w Lego Batman sterowanie bardzo się różni i jedno po prostu nie będzie pasować do drugiego. Wchodzimy w zakładkę sterowanie, mapowanie przycisków, mapowanie klawiszy, no i po prostu tak jak zwyczajnie w każdej normalnej grze, na przykład na PC-cie, ustawiamy sobie poszczególne przyciski. Dla zachowania estetyki polecam też wyłączyć przyciski ekranowe, ponieważ nie będziemy ich używać, a mogą dekoncentrować, przysłaniać obraz czy cokolwiek z tych rzeczy. Po przypisaniu klawiszy oraz po ewentualnym przypisaniu poszczególnych ustawień do danych gier,
ponieważ tutaj też nie polecam ustawiać odgórnie do każdej gry takich samych ustawień, ponieważ niektóre gry po prostu z niektórymi ustawieniami się najzwyczajniej w świecie gryzą, dlatego najlepiej je indywidualnie albo samemu sobie popróbować, jakie ustawienia najbardziej pasują, ewentualnie, tak jak już wcześniej wspominałem, zobaczyć to na internecie. W każdym razie po zrobieniu tego, tych dwóch rzeczy, jesteśmy gotowi do rozgrywki. No i cóż nam pozostaje prócz słodkiego grania i lenistwa. Mam nadzieję, że mój poradnik Wam się przydał. Jeśli macie jakieś wątpliwości, pytania czy cokolwiek, tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach. Koniecznie odznaczcie opcję, znaczy no... Piszcie komentarze tak, żeby można było na nie odpowiedzieć, czyli zaznaczajcie tam odpowiednią opcję, czyli zezwalaj na odpowiedzi. No i cóż, mam nadzieję, że PPS, SPP sprawuje się u Was świetnie. Tak więc zapraszam Was do komentowania, ocenienia i ewentualnego subskrybowania mojego kanału. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, trzymajcie się i cześć.